Wojciech Bojdo, zapraszam do obejrzenia kolejnego serwisu Flash Radomsko 24. Zaczynamy od wizyty w Radomsku. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odwiedziła klub seniora, a w Domu Kultury spotkała się z mieszkańcami powiatu radomszczańskiego. W klubie Senior Plus minister rozmawiała z osobami w jesieni wieku na temat ich potrzeb, wśród których wymieniano m.in. powstawanie kolejnych tego typu placówek. W Miejskim Domu Kultury minister pracy i polityki społecznej spotkała się m.in. z samorządowcami z Radomska i powiatu radomszczańskiego, a także przedstawicielami stowarzyszeń i instytucji. Przede wszystkim spotkania Porozmawiajmy o Polsce służą temu, abyśmy podsumowali, co przez te ostatnie ponad 6 lat zostało zrobione dla Polaków, dla rozwoju Polski, a więc przede wszystkim podkreślenie roli rodziny i budowanie silnej Polski opartej na rodzinie, przedstawienie tych programów, które już zostały wprowadzone dla rodzin z małymi dziećmi, od świadczenia Rodzina 500+, Dobry Start, świadczenie matczyne, czy rozwój programu Maluch+, a także nowe świadczenia jak rodzinne kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do opieki żłobkowej, ale także cała polityka senioralna, która jest oparta na dwóch silnych filarach: wsparciu finansowym, a więc tutaj przede wszystkim zwrócenie uwagi na przywrócenie wieku emerytalnego, czyli skrócenie 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni, ale także troska o to, aby świadczenia emerytalno-rentowe były coraz wyższe, a więc godne waloryzacje, niegroszowe, wprowadzenie 13 emerytury, 14 emerytury, to jest przede wszystkim kolejne wsparcie, kolejna inwestycja w rodzinę. Jest wsparcie dla seniorów bardzo dużo i nie tylko w samym Radomsku, ale również w okolicach Radomska. Dzisiaj jest spotkanie w Miejskim Domu Kultury, też z panią minister. Będzie tam Stowarzyszenie Kobiety Kietlina. I to stowarzyszenie już po raz drugi korzysta z dofinansowania w ramach programu Aktywni Plus. Podczas spotkania w Radomsku minister wręczyła przedstawicielkom Stowarzyszenia Kobiet Kietlina czek na 60 tysięcy złotych. Za te pieniądze zostanie zrealizowany projekt Kwiaty i Smaki Kietlina. Będą realizowały świetny projekt, który będzie służył seniorom. 8 lipca po godzinie 12 doszło do zderzenia czterech samochodów ciężarowych na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Ruda na Nitce w stronę Gdańska. Ostatni z pojazdów, patrząc w kierunku Gdańska, najechał na poprzedzający samochód ciężarowy i następnie na zasadzie efekta domino kolejne trzy pojazdy przed nim najeżdżały na siebie. Jest poszkodowana jedna osoba, kierowca pojazdu ciężarowego, tego właśnie ostatniego. Jest to kobieta, która nie przeżyła w tej sytuacji. Kierowcy pozostali po opatrzeniu na miejscu, nie zostali hospitalizowani. Kobieta, która zginęła w wypadku, to 24-letnia Dominika, druhna OSP w Rymanowie. Jak poinformował portal krosno112.pl, Dominika na co dzień pracowała jako kierowca ciężarówki, natomiast z zamiłowania była strażaczką, należała do OSP KSRG Rymanów. Wakacje to najlepszy moment, by wykorzystać bon turystyczny. Warto się pospieszyć, bo jego ważność upływa 30 września. Po tym terminie nie będzie można nim opłacać wypoczynku ani pobytu w hotelu. Bon turystyczny jest dostępny tylko na platformie usług elektronicznych. Aktywacja bonów jest bardzo prosta. Rodzic, który pobiera świadczenie 500+ na dziecko, taki bon ma u siebie na profilu PUE i wystarczy wejść na swój profil w zakładkę ogólne, następnie po lewej stronie ekranu odnajdziemy zakładkę bon turystyczny. Po kliknięciu w nią zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych, czyli adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, po czym przechodzimy do aktywacji. Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym jest bardzo prosta i nie wymaga od nas żadnych skomplikowanych czynności. Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego, ma on unikalny 16-cyfrowy numer. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze i można nim płacić kilkakrotnie aż do wyczerpania kwoty. Bon turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może się odbyć nawet po tej dacie. Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej.
9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej rozrasta się. Właśnie utworzona została jej trzecia jednostka, 93. Batalion Lekkiej Piechoty w Łasku. Do Wojsk Obrony Terytorialnej przyjmowani są mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 63 lat. Kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie i musi być niekarany. 93. Batalion to ponad 500 etatów dla żołnierzy ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierzy, którzy docelowo będą pełnić terytorialną służbę wojskową. Chciałbym również zachęcić do wstępowania w nasze szeregi. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że Batalion 93 swoim rejonem odpowiedzialności obejmuje 8 powiatów. To są południowe powiaty województwa. Pozwolę sobie je wymienić. To jest powiat radomszczański, pajęczański, to jest powiat zduńskowolski, bełchatowski, sieradzki, wieruszowski i wieluński. Tak. To są te powiaty, które swoim rejonem odpowiedzialności będziemy obejmowali. I szanowni państwo, informacja, która chciałbym, żeby dotarła do naszych mieszkańców. Mówię naszych, bo czuję się współmieszkańcem, współodpowiedzialny za te tereny. Dlatego też chciałbym przekazać, że ci spośród mieszkańców, którzy wstąpili już wcześniej w szeregi 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, a podlegali pod 92. Batalion w Łasku, mogą korzystać z przywileju, po pierwsze, zmiany miejsca pełnienia służby na 93. Batalion, czyli bliżej, jeżeli chodzi o dojazdy do miejsca pełnienia służby, ale też zachęcić pozostałych mieszkańców, którzy jeszcze nie byli zdecydowani, chociażby ze względu na odległość, która dzieliła do dowództwa batalionu w Kutnie, że jesteśmy bliżej. Jesteśmy po to przede wszystkim, żeby pomagać społeczności lokalnej, żeby pomagać naszym sąsiadom, naszym bliskim rodzinom w bieżącym funkcjonowaniu. Obecnie w 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy około 1500 żołnierzy. W nowej jednostce jest już 130 ochotników. Są wśród nich m.in. mieszkańcy Radomska i powiatu radomszczańskiego. W Radomsku oficjalnie oddano do użytku nowe ujęcie wody. Mieści się w okolicy specjalnej strefy ekonomicznej. Na inwestycje składają się dwie studnie głębinowe wraz z budynkiem stacji uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi oraz budynek garażowy z zapleczem technicznym. Inwestycja zrealizowana została w oparciu o pożyczkę z BGK w kwocie niemal 6 milionów złotych oraz ze środków własnych spółki. Wartość zrealizowanych prac opiewa na kwotę około 7 milionów złotych, a całość zadania z towarzyszącymi mu instalacjami kosztowała blisko 8 milionów złotych. Mamy tutaj bardzo nowoczesną technologię. Zostały wykorzystywane istniejące odwierty studzienne, które powstały w latach 80. Udało nam się je pozyskać. Przy wsparciu Urzędu Miasta zostały zakupione działki, na których te odwierty się znajdowały. I tutaj to jest też ta działka, na którym właśnie jest wybudowane ujęcie. Woda poddawana jest uzdatnianiu. Ona ma dobre parametry, ale przekroczone są wartości żelaza i manganu, dlatego należy ją uzdatnić. I po uzdatnieniu woda podawana jest do zbiorników i z tych zbiorników tłoczona już na strefę przemysłową. Aby ograniczyć koszty, rurociąg łączący to nowe ujęcie, na którym się znajdujemy, ze strefą przemysłową, wykonali pracownicy zakładu wodociągów, co właśnie pozwoliło na ograniczenie kosztów. Z takich ciekawostek jeszcze na tym ujęciu, ogrzewanie realizowane jest przy pomocy pompy ciepła i właśnie źródłem tego, z którego pozyskiwane ciepło jest woda ze zbiorników. Także ta woda jest jakby podwójnie wykorzystana, nie dość, że jest dostarczana do odbiorców, to również odzyskujemy z niej ciepło, co pozwala na bardzo ekonomiczne ogrzewanie tego obiektu. Również jakby tutaj dezynfekcja wody przeprowadzana jest przy pomocy bardzo nowoczesnego chloratora. Chlor uzyskujemy z soli, czyli nie ma problemu z przechowywaniem bardzo niebezpiecznego podklorynu. Mało tego, ten podkloryn, który uzyskiwany właśnie z soli, jest bardzo, bardzo mało wyczuwalny, aczkolwiek chlorowanie będzie stosowane tylko doraźnie w przypadku prac remontowych czy upałów, takich podobnych rzeczy. Proszę państwa, powiedzieć, że tak dzisiaj tutaj stanąłem na tym miejscu, to sobie przypomniałem też taki jesienny dzień 19 lat temu. Tutaj byłem jako wiceprezydent 11 lat temu przy tej studni, która w tej chwili stoi, na której stoi ten zakład. Jeszcze strefy nie było, dopiero tą strefę planowaliśmy.
Dopiero co miała powstawać ta droga, którą tu mamy, ulicę Łódzką i ulicę Unii Europejskiej. I wtedy my badaliśmy tą studnię w sensie takim, że byliśmy tutaj z jednym z kierowników z Urzędu Miasta, żeby zobaczyć, w jaki sposób strefa może być zaopatrzona w wodzie, czy ta studnia się nadaje. I wtedy oczywiście wszystkim inwestorom mówiliśmy, że jeżeli chcą zbadać jakość środowiska, wody i tak dalej, mogą przyjść do tej studni, zbadać tą wodę i zobaczyć. Proszę Państwa, to się okazuje, że po tych 19 latach, kiedy ta strefa już się rozrosła, kiedy dla tej strefy potrzebne są kolejne litry wody, tą studnię, tą i tą drugą, która znajduje się po drugiej stronie ulicy Łódzkiej, mogliśmy wykorzystać i wybudować ujęcie wody. Podczas uroczystości podziękowano za wieloletnią pracę w PGK prezesowi spółki Markowi Glondalskiemu, który przeszedł na emeryturę. Lipiec jest miesiącem świadomości mięsaków. To rzadkie nowotwory złośliwe. O szczegółach Andrzej Kałmuk, wicedyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku. Mięsaki to jest grupa tak zwanych nowotworów litych. Jest to grupa niszowa nowotworów, sięgająca mniej niż 5% wszystkich nowotworów litych w ogóle. Dotyczy każdej grupy wiekowej. Chorują na to dzieci, dorośli, w wieku starszym, dotyczy wszystkich części ciała. Mięsaki mogą dotyczyć tkanek miękkich, kości, dlatego też mówi się, że to są grupa dotycząca mięsaki guzów, tkanek miękkich i guzów i kości. W związku z tym jest to bardzo trudny temat do diagnostyki i leczenia. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, że to są rzadko spotykane nowotwory i powinny być leczone generalnie, przynajmniej te miejscowo zaawansowane we wczesnym stadium w ośrodkach w najwyższym stopniu referencyjności, czyli w instytutach, w ośrodkach klinicznych, czyli instytutach. W Polsce najbardziej takim znanym jest Instytut Onkologii w Gliwicach. W Gliwicach i Piekarach Śląskich razem współpracują, oprócz tego w Warszawie. Jest to grupa heterogenna. Nie ma mięsaka, bo mięsak to jest mięsak jeden nowotwór. Każdy nowotwór jest inny. Mamy mięsaki tkanki chrzęstnej, tkanki kostnej, tkanek miękkich. I każda grupa, każdy tych nowotwór może mieć inny fenotyp, czyli inny jak gdyby budowę, co się z tym wiąże, inny mechanizm leczenia. Mięsaki leczy się generalnie tak jak każde guzelite, jeśli jest to możliwe, leczeniem operacyjnym. Wcześniej można stosować chemioterapię indukcyjną, można stosować radioterapię, ale generalnie jest leczenie operacyjne, usunięcie masy guza. Po chemioterapii, po leczeniu operacyjnym, jeśli są to wrażliwe na leczenie nowotwory chemiczne, to włączamy leczenie chemioterapeutyczne czy radioterapię. Dodatkowo są nowoczesne leki immunologiczne, które też stosuje się w leczeniu mięsaków, ale to jest domena, tak jak mówię, ośrodków w najwyższym stopniu referencyjności. Należy pamiętać o tym, że mięsaki jest to wysoko grupa, która jest w większości przypadków jest średnio albo słabo wrażliwa na chemioterapię, dlatego jest taki problem. Inną grupą są mięsaki tkanek miękkich kości u dzieci, gdzie całkiem inna dynamika jest, gdzie inny profil immunologiczny, inaczej się leczy. Tam chemioterapia jest leczeniem bardzo ważnym, bo są to mięsaki, które są wrażliwe na chemioterapię. Te dzieci z rozpoznaniem np. guza Ewinga prawidłowo leczone mają szansę być zdrowe. Często widzimy, że ktoś miał mięsaka np. Ewinga u młodym wieku, miał chemioterapię, miał operację, później chemioterapię, bardzo ciężkie leczenie i jest zdrowy, żyją do tej pory bez nawrotu choroby. Fakt, że po tym leczeniu w przyszłości, czyli po tam 10-20 latach, ze względu na to, że są to leczenia oparte o tak zwaną antracyklinę, czyli czerwoną chemię, dla laików najprostsze takie sformułowanie, często są powikłania odległe, czyli na przykład kardiomiopatie, są powikłania, pojawiają się nowe nowotwory, ale to jest wtórna, jak gdyby nowotwory po sukcesie pierwotnego leczenia. Czas na sport.
Radomszczanka Julia Jaguścik, która na co dzień reprezentuje RKS Łódź, została mistrzynią Polski w biegu na 3000 metrów. Złoty medal w kategorii wiekowej do lat 20 wywalczyła 7 lipca podczas zawodów w Radomiu. Julia Jaguścik była zdecydowaną faworytką tego biegu. Otwierała tegoroczne listy startowe w swojej kategorii wynikiem 9:11:84. Ten rezultat wywalczyła 27 maja na Memoriale Józefa Żylewicza w Gdańsku. Bieg w Radomiu Julia kontrolowała od samego początku aż do końca. W stawce 19 zawodniczek od razu objęła prowadzenie i nie oddała go aż do mety. Osiągnęła znakomity rezultat 9:35:90. Druga była Liliana Młynarczyk z MKST, a Stranowa Sól, a trzecia Małgorzata Karpiuk z KS Podlasie Białystok. W Radomiu Julia Jaguścik startowała jeszcze w biegu na 1500 metrów i zajęła ostatecznie 5. miejsce. Teraz przed Julią międzynarodowy mecz Polska-Czechy-Węgry-Słowacja-Słowenia w Mariborze, a 1 sierpnia rozpoczyna walkę w Mistrzostwach Świata w kategorii wiekowej do lat 20 w Kolumbii. Na koniec jeszcze jedna informacja policyjna. 10 osób zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia busa z samochodem osobowym. Do wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Borowa w gminie Przedbórz. Kierujący Alfą Romeo nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu Volkswagenem Crafterem. Crafter znalazł się w przydrożnym rowie, dachował. Następnie osoby, które podróżowały w busie, trafiły do szpitala z obrażeniami, z czego 7 z nich po przebadaniu wyszło z placówki. W szpitalu znalazł się również kierujący busem oraz podróżujący Alfą Romeo. W osobówce była jeszcze jedna osoba, która przed przybyciem służb oddaliła się z miejsca. Policjanci na miejscu wykonali wszelkie czynności, zabezpieczyli ślady i materiały, które zostali. Natomiast w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, do komendy policji w Radomsku zgłosił się mężczyzna, który ma związek z tym zdarzeniem i nie wykluczamy, że jest to osoba, która kierowała tym pojazdem. Nasze działania w pierwszej fazie polegały na udzieleniu pierwszej kwalifikowanej pomocy osobom poszkodowanym. Następnie, kiedy pojawiły się służby ratownicze, medyczne, wspieraliśmy ich w tych działaniach medycznych. W tym fleszu to już wszystko. Zapraszamy za tydzień. Czytajcie nasz portal, zaglądajcie na media społecznościowe, śledźcie kanał na YouTubie. Do zobaczenia.